Dzień dobry, Mimi. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Część z Was już wie, że przez ostatni miesiąc pandemii koronawirusa pracowałam nad kopią obrazu dawnego mistrza Matiasa Stomera, czy jak kto woli Stomera. Oryginał został namalowany w latach 1637-1639, circa about. Jednak ja nie kopiowałam go nie na podstawie oryginału, na podstawie zdjęć znalezionych w sieci. Okres epidemii uniemożliwił wyjazd w celach badawczych, ujrzenia oryginału. To raz, a dwa, że niestety oryginał jest niemożliwy do zobaczenia z różnych względów, o których Wam opowiem dokładnie za chwilkę, jeśli ze mną oczywiście wytrzymacie. Teraz słów kilka o oryginale. Oryginał liczy sobie 113 cm na 168, zaś kopia mojego autorstwa stanowi 44% wielkości oryginalnej, czyli dokładnie 50 na 75 cm. Przez to, że miałam obostrzenie co do wielkości, fragmenty obrazu musiałam malować igłą krawiecką, ponieważ najcieńszy mój pędzel okazał się zbyt gruby. No to jest takiej średniej wielkości. To jest najcieńszy pędzel. Oczywiście mam jeszcze taki pędzelek, jakby ktoś się pytał, jak jest warsztat kopisty. A to jest ta igła, którą kopiowałam fragmenty obrazu, między innymi oczy. Oczy głównych bohaterów. A to jest lupka. No, to już poznaliście elementy zasadnicze, niezbędniki tak zwanego malarstwa kopistycznego. A teraz proszę bardzo, obejrzyjcie efekty. I to jest właśnie kopia mojego autorstwa przed zaderniksowaniem. Mniej więcej za jakiś tam czas, niedługi, czyli około 100 lat, pojawi się charakterystyczna siatka spękań na powierzchni tegoż obrazu, która ładnie się nazywa krakelurami. No to co, ruszamy? Mili, na początek może kilka słów związanych z historią tego wspaniałego obrazu, który miałam wielką przyjemność kopiować. Otóż prostota kompozycji, jakość wykonania i niezwykle bogata paleta kolorów sprawiają, że jest to jeden z najlepszych obrazów Matiasa Stomera. Dzięki charakterystycznemu światłocieniowi, zwanemu potocznie maniera tenebrosa, który dodaje napięcia scenom przy świecach, Stomer wykorzystuje ujęcia postaci, aby poprowadzić narrację. Obraz przedstawia z lewej strony Hagar, młodą, zdezorientowaną, zdziwioną właściwie służącą, z bezwładnym ramieniem, prowadzoną przez Sarę do Abrahama. Mąż Sary odchyla się troszeczkę do tyłu, lekko zdziwiony, że jego żona chce mu ofiarować służącą, z którą spłodzi syna. Syn służącej Hagar oraz Abrahama formalnie wedle ówczesnego prawa ma być uznany przez Sarę, prawowitą żonę Abrahama oraz samego Abrahama, za ich własne dziecko. Księga Rodzaju mówi o aniele zwiastującym Abrahamowi, że jego starsza żona Sara urodzi syna. Niestety nie było uzasadnionej nadziei z powodu bezpłodności Sary. Ta, biorąc sprawy w swoje ręce, ofiarowała mężowi Hagar, egipską służącą, aby linia rodu Abrahama mogła nadal trwać. I Hagar powiła syna, któremu nadano imię Ismael, a on i jego matka nadal mieszkali z Abrahamem, dopóki Sara rzeczywiście nie powiła dziecka, któremu nadano imię Izaak. W wyniku wielu konfliktów pomiędzy Sarą a Hagar, jak to bywa w życiu, roszczącą sobie zbyt wiele praw w domu swoich panów,
Sara wypędziła Hagar na pustynię, gdzie na ratunek przybył anioł. Ismael miał być ojcem wielkiego narodu, ale jak mówi księga, tylko Izaak miał wypełnić przeznaczenie Abrahama. Wiadomo, że styl praktycznie tego autora na przestrzeni kilkudziesięciu lat, których żył około 50-52 lat, circa about, że nie bardzo ewoluował podczas jego kilkudziesięciu lat kariery artystycznej, drogi zawodowej. Artysta, no wtedy rzemieślnik, gdyż należy pamiętać, że w minionych stuleciach malarz nie był artystą, malarzem, tylko rzemieślnikiem. I jego rzemiosło od samego początku było bardzo dobre, więc dlatego zdecydował się być naśladowcą Caravaggia i należał do grupy utrechckich caravaggionistów. Wiadomo o nim tylko tyle, że w latach pomiędzy 1603-1632 przebywał w Rzymie, potem się przeniósł do Neapolu, po czym wyemigrował na Sycylię. Mili, chciałabym Wam teraz pokazać kilkanaście zachowanych w całkiem nie najgorszym stanie obrazów Matiasa Stomera, tudzież Stomera, na których bardzo ładnie prezentuje się tenebryzm. Co to jest ta maniera tenebroza? Jest to sposób kompozycji obrazu, który polega na użyciu ciemnej tonacji barwnej, w której to postacie ludzkie, zwierzęta, przedmioty wydobywane są z bardzo mrocznego tła za pomocą dość ostrego, kontrastującego światło cienia. Tenebryzm był bardzo powszechny w malarstwie północnowłoskim w drugiej połowie XVI wieku. W malarstwie barokowym upowszechniany szczególnie chętnie przez Caravaggia oraz Rembrandta, a później przez caravaggionistów utrechckich do grupy, której należał i sam Matthias Stomer. A teraz mieli coś na deser, bowiem niezwykła jest historia posiadacza obrazu. Jednym z jego posiadaczy był niejaki Heinrich Überall, który urodził się w Polsce obojga narodów jeszcze, czyli obecnie mówimy o tym dawne Kresy Wschodnie. Urodził się w Jarosławiu na terenie Galicji w grudniu roku pańskiego 1869. Heinrich Überall wraz ze swoją żoną Rebeką z domu Berkowitz mieszkał do końca XIX wieku w Bukareszcie, skąd przeprowadzili się na przełomie wieków wraz z dziećmi do Berlina. A w Berlinie z kolei założył, czy też powołał do życia salon handlowy, który odnosił bardzo poważne sukcesy. Sprzedawał obrazy i rzeźby starych mistrzów, a jak wielką renomę zyskał, świadczy ten szczegół, że w 1909 roku przeniósł swoją galerię pod prestiżowy adres przy Wilhelmstrasse 98, czyli ulica Wilhelma. Co się dalej działo z jego galerią? Tak się złożyło, że na Wilhelmstrasse, głównej berlińskiej arterii, po roku 1933 znajdowało się Ministerstwo Lotnictwa Hermana Göringa. Następnie Ministerstwo, uwaga, Oświecenia Publicznego i Propagandy Józefa Goebbelsa, a także siedziba Gestapo. Überall bardzo długo pozostawał w polu widzenia nazistowskiej władzy, ponieważ że wielu z nich było jego klientami, klientami jego galerii. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933, wiecie co się zaczęło dziać w Niemczech i nie tylko w Niemczech. Überall został zmuszony do zaniechania działalności gospodarczej, między innymi ze względu na oficjalnie to podawano na usytuowanie jegoż galerii pomiędzy dwoma ministerstwami, czyli w samym sercu władzy narodowo-socjalistycznej. Nieoficjalnie natomiast wiemy, że chodziło tutaj o przyczyny zgoła odmienne, czyli
nacjonalistyczne. Iberal, Heinrich Iberal, został zmuszony przez Niemcy do wykorzystania części swojej potężnej prywatnej kolekcji sztuki jako zabezpieczenia do zaciągnięcia pożyczek w Dresdner Bank w Gdańsku, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę, a tak się złożyło, że w latach 30. Utrata tej galerii na Wilhelmstrasse doprowadziła go na skraj załamania finansowego. W wyniku rabunkowej polityki nazistowskich Niemiec w stosunku do między innymi narodowości żydowskiej, Iberal nie odzyskał swojej własności kolekcji dzieł starych mistrzów z Banku Drezdeńskiego. Nie było go stać na spłatę długu wobec tegoż banku. Niestety właściciel prawowity obrazu, Heinrich Iberal, został deportowany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen tuż po wybuchu II wojny światowej i nie pomogły mu w żaden sposób koneksje wśród hitlerowskiej elity. Został zamordowany, licząc sobie 70 lat. W tym czasie, to jest też niezwykła sprawa, jego żona Rebeka cudem uniknęła aresztowania wtedy, kiedy Iberala aresztowano. Została właściwie pozbawiona środków do życia i w tym czasie bez adresu stałego przebywała. Tym niemniej otrzymała po 3 latach nakaz deportacji. Dokładnie w roku 1942. I tego dnia, w którym trzymała ów nakaz, popełniła samobójstwo. Dorosły syn Iberala, Georg, wyemigrował do Anglii bodajże w czerwcu 1939 roku, gdyż już czuł, że coś się święci. Natomiast córka Iberala, Lili, oraz jej mąż Wilhelm i dwaj synowie uciekli z Gdańska do Nowego Jorku praktycznie w pierwszych dniach września 1939 roku. Co się dalej stało z obrazem autorstwa Matthiasa Stomera? Otóż w 1935 roku Dresdner Bank sprzedał około 4400 egzemplarzy dzieł sztuki, które służyły jako zabezpieczenie pożyczek różnych rodzin żydowskich, ale w dużej mierze pochodziły z prywatnych zbiorów gromadzonych przez wiele pokoleń. Wszystkie dzieł, które on dziś należały do rodziny Überalów, trafiło zatem do kolekcji Städtliche Museen zu Berlin w ramach transakcji Drezdeńskiego Banku z Prusami a w 1935 roku właśnie, a także w wyniku pewnej uchwały ministerialnej z 1934 roku, której celem było zwiększenie zasobów muzeów pruskich. I tym sposobem obraz Matthiasa Stomera przez lata znajdował się w berlińskiej kolekcji niemiejscowego muzeum. Obraz Matthiasa Stomera był pokazywany publicznie w Gemälde Galerie Berlin praktycznie do stycznia 2019 roku. Wraz z dwoma innymi dziełami, które wcześniej były w posiadaniu Überala, Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego zwróciła dzieło głównemu spadkobiercy Überala, aktualnie 94-letniemu wnukowi ocalonemu z Holokaustu, mieszkającemu oczywiście poza Europą, jak również jego spadkobiercom. Tak więc oryginalny obraz znajduje się w chwili obecnej u prawowitych właścicieli. I tak mieli od malarzy utrechckich przebyliśmy Kresy, przebyliśmy Berlin, przebyliśmy długą drogę poprzez obóz zagłady, dotarliśmy do roku 2019 i do 2020. A tymczasem dziękuję za tę naszą dzisiejszą podróż w czasie i przestrzeni z pędzlem. I cóż, pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego i do miłego.